Siema, witajcie. Unboxing paczki numer 2, bo wczoraj rozpakowałem to i okazało się, że nie włączyłem głosu, jak nagrywałem. Gdzieś to przypadkiem pstrykłem i wyłączyłem mikrofon. No i nagrało się bez głosu, tak? Chciałem złożyć jakiś film. W związku z tym dzisiaj od nowa unboxing wkrętarki udarowej Parkside model PDS SA 20 LIA1 180 Nm i tutaj ma, nie wiem co to jest, od 0 do 3600 bit per minute, nie wiem o co chodzi, nie wiem, uderzeń na minutę, od 0 do 3600 tak by wychodziło na to. Kompatybilny jest z bateriami, tymi akumulatorami Parkside, aczkolwiek ten zestaw nie został wyposażony. I co tu jeszcze mamy w tym zestawie? Dwie takie końcóweczki i właściwie tyle, tak? No, uchwyt na pasek to występuje normalnie, nie ma baterii, nie ma ładowarki i no, jest urządzenie, tak? Także tyle, jeśli chodzi o zestaw. To występuje właśnie w takiej skrzyneczce. Jest głos. No. Instrukcja obsługi. Mamy instrukcję dosyć grubą. Książeczka bym powiedział. No ale tych języków jest sporo, no to wiadomo, się zbiera. No i samo urządzenie wygląda tak. Ostrzeżenie, że się rozgrzewa. Tu mamy uchwyt, włącznik i tutaj zmianę obrotów. I co tu więcej? No i ten uchwyt na pasek, tak? Nic tu więcej, żadnej regulacji nie ma. Trochę niezrozumiałe jest to, że jest ta regulacja od 0 do 3600 tych uderzeń, tak? Ale nie wiem. Czy to się czymś reguluje? Nie ma pokrętła żadnego. No i dokupiłem sobie baterię od razu. No żeby stworzyć komplet, wiadomo. Kupiłem sobie baterię. Bez problemu, można osobno dokupić. O. Tu mamy wskaźnik naładowania. Czyli mamy w tej chwili, brakuje nam jednej, tej zielonej. Tak. No. Tak wygląda urządzenie. Światełeczko, które podświetla nam tutaj tą przestrzeń roboczą. No i spróbujemy sobie zrobić jakiś test. Tak. Nie mam ogólnie bitów udarowych, bo ogólnie powinno się używać bity udarowe i tylko i wyłącznie udarowe do udarowych wkrętarek. No ale mam takiego, co mi nie szkoda. Nie? Tu nawet mam w kieszeni, o. Dobra. Dobra, majstry. Czas na próbę. Urządzenie przygotowane. Bateria naładowana na full. No i robimy test. Drzewo to jest topola bodajże, więc to nie jest jakieś twarde drzewo. Zobaczymy. Wkręt ciesielski 8x200. Jak masło. Ciągło go. No. Ogólnie narzędzia Parkside cenię sobie za to, że mają
bardzo dobry stosunek jakości do ceny. To jest urządzenie dla kogoś, kto nie myśli o aż tak bardzo profesjonalnym użytku, aczkolwiek spotkałem się z firmami opartymi na tych urządzeniach, więc coś o tym świadczy. To są dosyć takie poczciwe urządzenia. Dlatego kupuję, korzystam. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki, do następnego.